Nazywam się Małgorzata Kołton, jestem położną, w grupie Parens pracuję od 17 lat. Zabieg inseminacji jest dość prostym zabiegiem, bezpiecznym, niebolesnym i krótkotrwałym. Wykonuje się go na cyklu naturalnym lub stymulowanym. Pierwszym etapem jest potwierdzenie przez lekarza prowadzącego w USG, czy jest to dobry moment na wykonanie zabiegu. Jeśli tak, to pacjent, partner zaprowadzany jest do pokoju do tego przeznaczonym i oddaje nasienie. Preparatyka nasienia trwa około 1,5 do 2 godzin. W tym czasie para może pozostać w klinice lub za porozumieniem personelu może wyjść na spacer do parku lub na kawę. Gdy laboratorium andrologiczne zgłosi proces zakończenia preparatyki, pacjentka jest zaprowadzana do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz wykonuje zabieg inseminacji. Jest to krótkotrwały zabieg, trwa 2-3 minuty, pacjentka pozostaje na fotelu około 10 minut. Po zabiegu pacjentka udaje się do swoich spraw służbowych, domowych czy innych zajęć. Wykonuje test ciążowy w okresie przypadającym na termin miesiączki. Zabieg in vitro możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszy etap jest to przygotowanie przez lekarza prowadzącego w USG, badaniu ginekologicznym i badaniu laboratoryjnym, czy może zakwalifikować pacjentkę do zabiegu. Podpisują wtedy umowę i zgody do zabiegu. Następnie stymulacja i monitorowanie cyklu. Następnym etapem jest pobranie komórek jajowych z zapłodnieniem i końcowym transfer zarodków z mrożeniem zarodków. Jak przygotować się do tego zabiegu? Należy ten czas zaplanować, wyeliminować stres lub sytuacje, które go powodują, na przykład nieoczekiwany wyjazd służbowy lub urlop, który może nam się nałożyć na przedłużający się stymulację hormonalną. Para przed zabiegiem, jeszcze dużo wcześniej, powinna wyeliminować z diety alkohol, słodycze, kategorycznie odrzucić palenie papierosów, zastąpić tą dużą ilością wody, zwiększyć na 2-3 litry. Dieta bogata w białko, kwas foliowy, cynk. Słodycze zastąpić owocami, warzywami. Czego powinna pacjentka spodziewać się po takiej stymulacji hormonalnej? Podawanie codziennego leków w formie doustnej iniekcji, domięśniowych iniekcji podskórnej oraz tego, że może mieć dyskomfort ze strony jajników. Również tego, że lekarz może w trakcie stymulacji zlecić badania analityczne na poziom hormonu. Może mieć pacjentka obniżony nastrój. Jak przygotować się do samego pobrania komórek jajowych? Pacjentka w dniu zabiegu przyjeżdża w luźnym ubraniu, bez wąskich rękawów i nogawek. Buty najlepiej na płaskim obcasie. Bez makijażu, bez perfum i najlepiej, jakby włosy miała upięte albo wysoko, albo nisko, tak żeby jakaś spinka nie uwierała, gdy położy się na fotelu na zabiegówce. Najlepiej, jakby pacjentka nie miała pomalowanych paznokci. W dniu zabiegu pacjenci zgłaszają się na ustalony termin z dowodami tożsamości i ze względu na rodzaj znieczulenia, jakim jest znieczulenie dożylne, pacjentka przyjeżdża na szczep. Co to znaczy? Że rano wykonuje toalety jamy ustnej, nic nie je, nie pije, przyjeżdża na tak zwany pusty żołądek. Zabezpiecza się w lekki posiłek, przywożąc ze sobą kanapkę, drożdżówkę, wodę lub herbatę w termosie. Punkcja trwa około 10-15 minut. W tym czasie partner oddaje nasienie w pokoju do tego przeznaczonym i pozostaje na terenie kliniki aż do wypisu obojga państwa. Pacjentka po wybudzeniu pozostaje pod opieką lekarza anestezjologa do kilku godzin. Wypisując parę po zakończonej procedurze, pacjenci dostają dalsze instrukcje co do leków, następnego spotkania kontrolnego lekarza prowadzącego, ewentualnie sposobu otrzymywania wiadomości na temat rozwoju zarodków lub transferu. Po wypisaniu pacjentka udaje się do domu,
Jest to dzień wolny, przeznaczony na odpoczynek.